witamy wszystkich serdecznie w nowej serii, jaką jest Prawda albo Kwas. Dzisiaj na przetarcie szlaku idzie Kamil Dobrowolski. Witam serdecznie. Kamil jest wychowankiem Łobrzyńskiego Klubu Sportowego, a także filarem obrony, bo Kamil gra na pozycji stopera i bardzo dobrze wykonuje swoją robotę. Tutaj jeszcze na początku chciałbym powiedzieć, żeby widzowie, którzy czekają na studio, się nie przejmowali. Studio podsumowujące rundę także pojawi się niebawem, a my tymczasem zaczynamy. Kamil, opowiedz, jak zaczęła się twoja kariera piłkarska? Może bardziej przygoda z piłką. Rozpoczęła się, gdy miałem 7 lat. Trafiłem do trenera Stanisławskiego. Treningi na początku odbywały się na Orliku przy Katyńskiej. No i jakoś tak wyszło, że od tamtego czasu już jestem związany z tą piłką. Okej. Okay. Jak wygląda dzień Kamila Dobrowolskiego? Chodzi mi tutaj o dzień meczowy. Dzień meczowy, no to w zależności od tego, czy gramy na wyjeździe, czy gramy u siebie, ale i też od godziny meczu. Ale zazwyczaj wstaję dosyć wcześnie, około 7:00, 7:30. Śniadanie, zawsze dla mnie to jest podstawa, żeby zjeść dobre śniadanie, do tego kawa. Potem ogarniam się, pakuję na mecz, no i jeśli gramy na przykład na wyjeździe i wyjazd jest dosyć wcześnie, no to od razu lecę na stadion. Jeśli wieczorem, no to nie lubię spędzać całego dnia przed meczem w łóżku, na przykład jeśli gramy o 19:26, tak jak tutaj w tej rundzie się zdarzyło, no to wolę sobie na przykład zadbać o jeszcze, żeby wypocząć, zregenerować się, jakiś krótki spacer, muzyka i dopiero wtedy. Okej. Okay. Kamil, którą nogę masz lepszą, lewą czy prawą? Którą nogą gra ci się lepiej? To od jakiegoś czasu jest mi tak naprawdę bez różnicy. Wiadomo, prawa jest moja wiodąca, którą, no, jestem prawonożny, ale od jakiegoś czasu, kilka lat temu, zacząłem mocniej pracować nad lewą nogą i tak naprawdę aktualnie nie ma to dla mnie jakiejś większej różnicy między tym. Czyli prawie jak Piotr Gzieliński. Ja właśnie pytam, bo jak oglądałem mecze, no to widziałem, że i tą lewą nogą naprawdę celnie podajesz, jak i również prawą. Kamil, jesteś stoperem. Co jest dla ciebie, według ciebie najważniejsze, co powinien posiadać dobry stoper? Ja uważam, że z biegiem lat ta funkcja z tego stopera się zmieniła, bo gdzieś ostatnio czytałem wywiad Lothara, właśnie tego niemieckiego Mateusa, gdzie mówił, że Glik gra archaicznie, że nie wychodzi z własnej połowy. No ja staram się nie być takim obrońcą, no bo teraz już nikt tak nie gra tak naprawdę. Zwłaszcza w tej trójce, tak jak gramy częściej, no to jako skrajny stoper staram się jak najwięcej podłączyć i dawać drużynie w ofensywie. No i myślę, że dobre wprowadzenie piłki to jest to, co powinno charakteryzować dobrego stopera. Ale no, przede wszystkim stoper jest od bronienia, więc jakoś trzeba połączyć te funkcje ofensywne z defensywnymi. No tak, wiadomo, tutaj też nasza gra, w zasadzie nasza taktyka daje wam możliwość grać wysoko, bo zawsze próbujemy właśnie na boisku dominować. Kamil, jeżeli chodzi o taki twój największy cel, tak, piłkarski, co jest twoim największym marzeniem? Co byś chciał jako piłkarz osiągnąć? Jako piłkarz? No to myślę, że tak jak większość gra w reprezentacji, tak jak teraz ogląda się mundial, no to wyjść z orzełkiem na piersi i zaśpiewać hymn, no to coś niesamowitego i myślę, że to jest mój największy cel, takie gdzieś dalekie marzenie. A jak na razie, no to rozwijać się piłkarsko przede wszystkim, bo tylko to może przynieść zamierzone efekty. Okej, okay, a jaki zawodnik jako pierwszy przychodzi ci na myśl? Pytam tutaj o zawodnika, którego najtrudniej było ci zatrzymać jako obrońcy. W tej lidze, w tym sezonie, tak trudno mi w sumie powiedzieć, ale w zeszłym sezonie na pewno Kamil Zalewski z Olimpii Zambrów. Uważam, że nie bez powodu strzelił chyba ponad 50 bramek, coś takiego. Był w topce w całym kraju. Tak, strzelił ponad 50 bramek w lidze. Na mnie strzelił w dwóch meczach żadnej, z tego co pamiętam, ale naprawdę mega inteligentny zawodnik i trudno mi się na niego grało, zwłaszcza w tym pierwszym meczu u siebie. W drugim już było trochę łatwiej, bo mieliśmy analizę, wiedzieliśmy, jakie ma gorsze strony, jak po prostu go podejść. Okej.
kto według ciebie był taką najważniejszą osobą, która dała ci najwięcej piłkarsko, tak? Kto wniósł do twojej kariery, do twojego rozwoju najwięcej, jeżeli chodzi o rozwój piłkarski? Jeśli chodzi o rozwój piłkarski, no to trudno powiedzieć. W sumie najwięcej tak na pewno trenerzy, którzy, jeśli chodzi o przygotowanie techniczne, no to na pewno będąc 2 lata na wypożyczeniu w Białymstoku, wiele nauczyłem się piłkarsko, dużo mi to pomogło. Rzeczy, których nawet nie pomyślałbym, że można się nauczyć treningiem. Zainspirowało mnie to, żeby więcej trenować indywidualnie. I myślę, że to, no jeśli chodzi o takie ogólne, no to na pewno wszyscy trenerzy, rodzice, rodzeństwo, na każdego zawsze mogą liczyć. Okej, pytałem o twoje marzenie piłkarskie, taki największy cel ogólnie. A jaki jest twój największy cel na ten i przyszły rok? W zasadzie przyszły, bo mamy już grudzień. Na przyszły rok, no to myślę, że tak jak nas wszystkich tutaj w klubie, w czerwcu zrobić awans po prostu do 3. ligi. Myślę, że Łomża to za duże miasto, żeby tutaj była 4. liga i po prostu zrealizować ten cel, a jak zrealizujemy ten, no to zobaczymy, co będzie dalej. Okej, a jaką radę dałbyś takim najmłodszym zawodnikom albo dzieciakom, które chcą grać w piłkę i osiągnąć jak najwięcej? Taka złota rada od Kamila Dobrowolskiego. Cieszyć się grą przede wszystkim, nie przejmować się tym, co mówią inni. I jeśli chcesz osiągnąć coś, no to musisz pracować więcej niż reszta. To przede wszystkim. Zdecydowanie, czyli ciężka praca i przede wszystkim takie have fun, nie? Kamil, na koniec, czy chciałbyś powiedzieć coś kibicom, widzom, którzy będą oglądali ten pierwszy odcinek programu Prawda albo Kwas? Zapraszam po prostu serdecznie do oglądania tej serii i mam nadzieję, że widzimy się na wiosnę przy Z18. Zdecydowanie. A my przechodzimy już do drugiej części naszego programu, czyli do właśnie tej Prawdy albo Kwas. Witamy wszystkich w drugiej części. Na stanowisku już znajduje się Kamil Dobrowolski. Zasady tej gry są proste. Kamil, będziesz odpowiadał na 10 pytań. Jeżeli nie będziesz chciał odpowiadać, niestety czeka cię mała kara, czyli szocik soku z cytryny, kwaśny i świeży, bo sam przed chwilą wyciskałem. Także jesteś gotowy? Zaczynamy? Tak, zaczynamy. Okej, pytanie numer 1. Romantyczny wieczór z partnerką czy finał Ligi Mistrzów z kolegami? Okej, została ci jedna szansa. Cały sezon w pierwszej 11, czy jeden mecz i wybicie piłki z linii bramkowej, które daje awans? Cały sezon w pierwszej 11. Okej. Zawsze wygrywać silnymi, czy zawsze wygrywać ze słabszymi drużynami? Zawsze z silnymi. Świat bez Mistrzostw Świata, czy bez Ligi Mistrzów? Bez Ligi Mistrzów. Okej. Awans z ŁKS-em Łomża do pierwszej ligi, czy zdobycie Mistrza Polski z innym zespołem? Awans z ŁKS-em do pierwszej ligi. Być sfaulowanym, czy sfaulować na czerwoną kartkę? Być sfaulowanym. Ty przychodzisz do PSG, albo Messi przychodzi do ŁKS Łomża? Messi do ŁKS-u. To byłoby zdecydowanie ciekawe. Być dobrym, ale niedocenianym, czy słabym, docenianym zawodnikiem? Dobrym, ale niedocenianym. Okej. Okay. Współpracować ze słabym trenerem, ale dobrym zespołem, czy dobrym trenerem, a słabym zespołem? Chyba z dobrym trenerem. I ostatnie pytanie. Po wygranej Ligi Mistrzów w wieku 20 lat odwiesić korki na kołek, czy nie wygrać Ligi Mistrzów nigdy, ale prezentować dobry poziom do 40? Te drugie. Prezentować dobry poziom do 40. Okej, okay, dzięki Kamil. Dzięki. Jedna wielkie szansa została wykorzystana, ale to jest dobry wynik. Z tej strony my dziękujemy. Dziękujemy Kamilowi i wszystkim za obejrzenie pierwszego odcinka. No i zapraszamy na kolejne. Dzięki Kamil. Również zapraszam, na razie.